Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. Mateusz Kaniowski, MMA.pl, raz ze mną Krycha. Ciężko tutaj na konferencji między Tobą a Kast. Dlaczego? Chyba teraz spokojnie było, tak mi się wydaje. Co mu powiedzieć na Sterdownie? Co mu powiedziałem tutaj? Na Sterdownie. No, co? Ja już powiem Ci, że ja nie mam takiej agresji w sobie. Ja już bardziej mam spokój i skupiam się na tym, żeby iść się bicia. Ta konferencja taka sztuczna dla mnie była. Tak siedziałem, odpowiadałem coś, ale jakieś zaczepki były, a nie skupiałem się na tym. Kurwa, przepraszam Cię, ale jak słyszę to, co w tle jest, to się nie mogę skupić. Nie lubisz walki dziewcząt? No nie, no gdzie? Jezu, jaka patologia, masakra. A co jest największą wadą dziewczyn, które tu są? No właśnie to, co one mówią, jak one się wyrażają, nie? Słyszysz? Jezu, nie mogę się skupić na rozmowie z Tobą, jak słyszę te krzyki w tle. A Ty tak trochę podobnie nie mówisz? Tak trochę. No trochę może tak, ale nie aż tak, że nie mówię, żeby ktoś komuś obciągnął albo takie rzeczy. Aż mi głupio! Słuchaj, robiłem wywiad tutaj, wszedłeś w ten wywiad, kiedy rozmawiałem z Kaskim. Jak myślę, że jak obejrzysz ten wywiad, to nie będziesz zbytnio szczęśliwy. Dlaczego? On tam bardzo się źle o tobie wyraża. Niech sobie mówi, co chce, a mu wpierdolę. Zrobię z niego mielonkę. Dojebie go jak... On najbardziej uderza ciągle w twoją inteligencję. Tak? Moją inteligencję. No widzisz, a nikt nie wie o tym, że on w ogóle na studiach nie był i skończył, kurwa, nie wiem, czy nawet skończył szkołę średnią, chyba zawodówkę. A ja tak naprawdę skończyłem szkołę średnią i nawet byłem na studiach i to nie na byle jakich, bo na Politechnice. Więc co ten głąb pierdoli? Jak długo tam byłeś? Mój inteligencji. 2 lata i po drugim roku zrezygnowałem ze względu po prostu, że musiałem zająć się więcej pracą. Jak po dziennych przeniosłem się na zaoczne i z zaocznych po pewnym czasie zrezygnowałem, no bo natłok pracy i tego, że mieszkanie, koszta i to wszystko, zrezygnowałem z tych studiów. Po czego żałuję, no bo chciałem później na nie wrócić, ale już było trochę za późno. Ale wiesz co, bo tak się zastanawiam, bo z tego co powiedziałeś, ja wydedukowałem, że ty uważasz, że jesteś mądrzejszy od niego, bo ty byłeś na studiach, a on nie. No słuchaj, no nie, to nie jest taki wyznacznik, jak najbardziej nie. Bo ja nie uważam, są ludzie bardzo mądrzy i nie muszą być wykształceni i są mądrzy i bez studiów, ale... Co ten głąb? On chce mi wypominać, jak on całe życie siedział przed komputerem, burak, tempak jeden i nigdy w pracy nie był. To co on będzie mi wypominał? Gdzie ja pracowałem i miałem nawet swoją działalność? To co on w ogóle komu będzie wypominał? No co za debil, co za idiota. Czyli ty jesteś umysłem ścisłym? No, można tak powiedzieć. Byłeś na Politechnice? Zawsze, tak. Zawsze lubiłem, dzięki mojej wychowawczyni ze szkoły średniej, która mnie zmusiła do pokochania matematyki, te przedmioty, a z polskiego nigdy nie byłem dobry, nie lubiłem i w sumie teraz zacząłem czytać, bo tak naprawdę... A całe życie nie umiałeś? Nie, zacząłem czytać książki z czystej ciekawości i dla rozwoju osobistego, ale nigdy nie byłem zwolennikiem czytania książek i w szkole czytałem tylko streszczenia i waliłem za przeproszeniem w chuja jak każdy. Czyli, proszę Państwa, my obok mnie widzimy Alberta Einsteina w Fame MMA. Nie no, nie róbmy sobie jaj. No, ale maturę napisałem najlepiej z matematyki. Ile miałeś procent? Kurczę, ponad 90, ale tylko podstawy, bo niestety przez to, że nie chodziłem do szkoły rozszerzenia, nie mogłem pisać. No ale nie chodziłem, no bo nie musiałem chodzić. Chodziłem tylko na to, co musiałem. Byłeś zbyt bystry, żeby ktoś Cię uczył. No i miałem też starszą kobietę, która mnie uczyła matematyki przez długi czas. W jaki sposób Cię uczyła? Normalnie mnie uczyła, no korepetycje mi dawała. Ale nie ukrywam, jak przyszedłem do szkoły średniej, to byłem cienki, ale serio będziemy robili wywiad o mojej nauce? Właśnie tak sobie pomyślałem, że musimy wejść teraz w MMA. No. Jak idą treningi? Dobrze, to znaczy teraz już skupiam się na tym, żeby organizm łapał świeżość jak najbardziej. Treningi krótkie, intensywne. Kto ma lepszy boks, ty czy Kasti? On bez jaj, kurwa, gdzie o jego boksie będziemy gadać? Gdzie widziałeś jego boks? Na której walce? Panie dobrze, Kaniowski, dobrze. Odpowie. No poczekaj, no przecież uderza rękoma, tak. Więc na pewno coś tam było. No, tak. Kopnięcia, kto ma mocniejsze? Z tego co wiem, to Youngmana zdołał raz kopnąć, a Lupy nie kopnął ani razu, bo to Lupa go kopał.
Jesteś dobrze przygotowany ze statystyk, matematyki. No kurde, ja znam te walki na pamięć, tam nic się nie działo z jego strony, nie? Był zapaśniczo. Był bity i kopany. I zapaśniczo. Zapaśniczo? Powiem ci tak, jeżeli będzie chciał wchodzić po te nogi, to popełni błąd, ale on zda sobie sprawę z tego, jak raz wejdzie mu się nie uda i drugi raz straci całe siły, a jeszcze nie daj Boże, wejdzie mu coś takiego, że w ogóle mu się odechce wchodzić w te nogi. Parter. Niech próbuje sił, w czym chce, mi to jest obojętne. Powiedział mi, że na pewno, gdyby doszło do starcia Youngmana z tobą, to wygrałby Youngman z większego problemu. No wydaje mi się, że tak, bo by się pewnie rozpędził i 105 kilo kontra niecałe 80, no to wiadomo, jaki by był wynik tego. 25 kilo różnicy, no to ciężko by było, ciężko miałbym zatrzymać chłopa 105 kilo ważącego. Zresztą jak ktoś trenuje i ma trochę pojęcia o tym, no to chyba jest normalne, że jeżeli ktoś waży 25 kilo więcej i wpadnie w ciebie rozpędzony, to choćbyś był mistrzem boksu, to go nie zatrzymasz, no bo prawa fizyki są takie, że cię kurde wbije w siatkę. No tak, tak. A słuchaj, Youngman go udusił, ty też mógłbyś go udusić, jakoś poddać? No zobaczymy, mogę się z nim pobawić, jak dojdzie do parteru, to będę się z nim bawił jak najbardziej, nie widzę nic przeciwko. Ale ja się skupię na biciu go, kurwa, on musi dostać w jeb. Czemu? Jak czemu? No, proszę cię, to jest takie głupie, bo on zdaje sobie sprawę, gdzie jest jego miejsce w szeregu, przyjechał tu trenować do Smoka, z kilkoma osobami rozmawiałem i on zupełnie ma w głowie poukładane, gdzie jego miejsce się znajduje i gdzie on jest, że tak powiem, jak mogę to nazwać? Anarchia w przyrodzie, rozumiesz? Chodziło ci... krokodyl. Aha, chodziło ci o łańcuch pokarmowy. Wjebałem się sam. No, mniej więcej tak. No dobra, to kto jest na szczycie tego łańcucha? No bez jaj. No ja, no. Chociaż nie biorę też go tak, że... Nie podchodzę do niego tak, że on nic zupełnie nie umie. No bo trenuje coś, na pewno umie i... Chyba, że pójdzie ja jak też, fanarki. Ja też nie wyjdę z opuszczonymi rękoma, bez gardy, no bo... To by była głupota z mojej strony. Widzieliśmy już niejednokrotnie i ty niejednokrotnie udzielałeś wywiadów po takich walkach, że słuchaj, byłeś faworytem. Co tu się stało? Co nie zagrało? Co poszło nie tak? I u mnie też tak może być, ale nie przypuszczam takiego planu na dzień dzisiejszy. Wychodzę, przejeżdżam chłopa i robimy wywiad po gali. Czym go przejeżdżasz? Frontem, kolanem. No, tylnie proste mam zabójcze, jak wejdzie tylnie prosty, to chłop siada. Co? Co to? Takie, tak myślę, bo tak sobie wyobrażam ten knockout taki, wiesz, jednym uderzeniem. Widzę w twoim spojrzeniu taką nutkę takiego zapytania i chwilę pomyślenia. No bo Kasti często mówi, że ty więcej mówisz niż potrafisz. Tak? A teraz powiedziałeś, że jeden jak siada, to chłopa zabijesz. Nie wiem, po czym on to może twierdzić, bo nigdy ze mną nie trenował, a... To może ja cię o to dopytam. Tak? Padł ci kiedyś ktoś na sparingu? No nie, ale jeżeli popytasz innych zawodników, to wiesz, że na sparingach zawodnicy, którzy mają jakieś umiejętności, to nikt nie pada, bo robi się to z rozumem i idziesz po to, żeby coś z nich wynieść, a nie żeby komuś najebać. Aczkolwiek jak przyjeżdżają z innych klubów chłopacy, to te sparingi wyglądają inaczej niż pomiędzy swoimi. I wtedy ich lejesz. To znaczy wtedy, i katujesz. Wtedy jest inaczej, wtedy nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak... Zresztą każdy, kto trenuje, to wie, jaki jest klimat sparingów i ja już nie robię sparingów na przykład z grupą średnio zaawansowaną i z chłopakami, którzy się napinają i biją z pełnej siły i bez umiejętności, bo jedynie można zrobić sobie krzywdę, a to nie od tego jest sala treningowa, żeby mierzyć swoje siły, tylko... Wyżywa się potem na rywalu takim jak Kast. No, trzeba trenować, łapać umiejętności i tu się sprawdzać. O, wychodzisz, klatka się zamyka i wtedy dajesz siebie 100%, a nie na sali treningowej, gdzie później wychodzą jakieś kontuzje i głupoty tak naprawdę z niczego. To życzymy ci, żeby ten ostatni czas przed walką, ten ostatni czas odpoczął, a potem oddał walkę życie. Dziękuję Mateuszu, a ja ci życzę, żebyśmy za 2 tygodnie w środę przespacerowali się w Trójmieście. I szybki wywiad, nie? W sobotę po walce. Dobra. Na tym spacerze? Nie, spacer w środę. Trzeba łapać świeżość do walki, odpoczywać, a
a szybki wywiad w sobotę po walce. Dobra, dzięki wielkie. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.